Cześć, tu Ernest. Czuję się trochę jak zacięta płyta, ale naprawdę. To nie koniec serii ikon Fortnite. Twórcy gry w ukryciu przed nami przygotowali nowe emotki do serii ikon dla twórców, których nie wymienili w oficjalnym poście na ten temat. To trochę dodało do elementu zaskoczenia. A więc, Pokimane otrzymała swoją własną emotkę, która była inspirowana jej TikTokiem. W tle teraz widzicie porównanie jej TikToka do tańca w grze. To te same ruchy. Do sklepu ta emotka wejdzie 20 stycznia o 1 w nocy. Pokimane otrzymała tą emotkę przedwcześnie, a do tego na swoim streamie wczoraj rozdawała kody na tą emotkę, tak samo jak Ninja. Pokimane jednak nie ma swojego skina, ale nie wiemy, co Epic Games dla nas jeszcze przyszykuje. Tak czy siak, emotka jest bardzo fajna i podoba mi się muzyka, którą twórcy gry przygotowali na tę okazję. Neaplay, który jest znany z m.in. tego, stworzył koncept skina Pokimane. Wygląda nieźle. To jest Pokimane w stroju, którego użyła na innym TikToku. Poza tym ujawniono jeszcze jeden przedmiot z serii ikon, a mianowicie taniec Jordana Fishera, amerykańskiego piosenkarza. Swoją drogą to poznałem go dzięki Ninji. Jordan Fisher często grał z Ninjo w oddziałach z innymi streamerami. Ta emotka będzie emotką chodzoną. Nie znamy dokładnej daty, kiedy wyjdzie. Prawdopodobnie wejdzie do sklepu wraz z emotką Pokimane. Wtedy prawdopodobnie ze sklepu zniknie Ninja, ale to tylko moje przypuszczenie. Wczorajszy dzień był pełen tanecznych newsów. Poza tymi emotkowymi nowościami, Fortnite ogłosiło też drugą edycję konkursu tanecznego. Prezentacje emotek z serii ikon, które przed chwilą zobaczyliście, są też częścią promocji tego konkursu. Od 9.18 stycznia do godziny 8.59 dnia 25 stycznia Fortnite zbiera propozycje na nową emotkę. Aby wziąć udział, trzeba nagrać swój oryginalny taniec i umieścić go na TikToku, używając hashtaga Emote Royal Contest. Zwycięski taniec stanie się emotką w Fortnite. Ponadto zwycięzca otrzyma również 25 tysięcy fałdolców oraz VIP-owski pakiet Fortnite. Swoją propozycję trzeba nagrać do jednej z piosenek przygotowanych przez Epic Games. Całą paczuszkę możecie pobrać w oficjalnym poście na ten temat. Przed przystąpieniem koniecznie zapoznajcie się z regulaminem. W regulaminie też można wyczytać, jakie dokładnie nagrody są przygotowane dla zwycięzcy. Pakiet zwycięzcy zawiera m.in. grę Jenga w edycji Fortnite, karabiny Nerf w edycji Fortnite, czy różne personalizowane bluzy i torby. Jeśli ktoś z was nie lubi TikToka, no cóż, ale jeśli ktoś z was czuje, że ma dobry pomysł i lubi TikToka, to dlaczego by nie spróbować? Chociażby dla followersów. Niestety zostało przygotowane tylko jedno miejsce na podium. Nie ma na przykład nagrody za trzecie miejsce czy drugie. Ja nie wezmę udziału. Nie odwiedzam TikToka, ale nie hejtuję nikogo, kto z niego korzysta. Wracając do tematu skinów, to tak jak przypowiedział nam wczorajszy wyciek, do sklepu wszedł cały zestaw wiecznej zmarzliny. Szczerze mówiąc, to te skiny wyglądają o wiele lepiej niż się tego spodziewałem. Na początku nie byłem do końca co do nich przekonany, ale teraz jak już miałem okazję pograć w jednym z tych skinów, mogę powiedzieć, polecam. Poza tym, armiami w plikach mobilnej wersji gry doszukał się czegoś bardzo ciekawego. Jego znalezisko wskazuje na to, że Epic Games pracuje lub pracowało nad systemem grup. Gracze mogliby tworzyć publiczne lub prywatne grupy. Na takich grupach byłby czat, na którym mogliby pisać oczywiście członkowie danej grupy. To byłaby przydatna funkcja dla twórców, którzy mogliby założyć grupy dla swoich widzów. Różne klany też na pewno by z tego skorzystały. Epic Games oficjalnie jeszcze nie dało nigdzie znać, czy w ogóle to się pojawi w grze. Co ciekawe, ten system skrywa się już od 9 sezonu. Na koniec jeszcze raz wspomnę o tyrolkach. W ostatnim filmiku wspomniałem wam o tym, że czasami można wejść na tyrolkę nawet, jeśli jest się bardzo wysoko nad nią. Niedawno dowiedziałem się, że to działa też od dołu. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.